No i teraz trochę praktycznych zadań z pierwiastkami. I po kolei. Pierwiastek z 25 to 5 plus, bo ten znak przepisuję. Ta piątka mi się pojawiła, bo wyliczyłam ten pierwiastek. To napisałam sobie tu 5, tak? I teraz pierwiastek z 16 to 4. Jak chcesz wiedzieć, skąd te pierwiastki się biorą, to obejrzyj po prostu moje wcześniejsze filmiki. Czyli 5 plus 4 to 9. I teraz tu jedziemy. Pierwiastek z 81 to 9 minus pierwiastek z 49 to ile to jest? 7, tak? Plus 11. Czyli mamy 9 minus 7 jest 2 plus 11 jest 13. Pierwiastek ze 100 to 10. Pierwiastek z 25, 5, czyli 10 minus 5, czyli 5. I teraz popatrzcie, mam taki duży pierwiastek i go muszę przepisać, bo najpierw muszę wykonać te działania, które są pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 25 to 5, tak? Pierwiastek z 4 to 16. Pierwiastek z 16 to 4. O, dobra. I tak. Pierwiastek z 16 to 4, bo tutaj zapisałam. Pierwiastek z 25 zapisałam tu, to jest to 5, tak? No i ten duży, ogromny pierwiastek przepisałam. I co otrzymałam? Pierwiastek z 9, czyli 3. Czemu z 9, bo 5 plus 4 jest 9. Popatrzcie, prawie jak na górze, tylko że zmieniony znak między tym. Czyli mam co? Pierwiastek z 25 to 5 minus 4, czyli otrzymałam pierwiastek z 1, czyli 1. Popatrzcie, jakie to jest przyjemne i jak te wyniki super fajnie wychodzą. Tylko co trzeba umieć? Pierwiastkować, znać liczby, potęgi i potrafić mnożyć, dodawać i odejmować. I teraz co mamy? Pierwiastek z 13 nic nie zrobię, 13 minus pierwiastek z 144 to 12. Czyli co otrzymałam? Pierwiastek z 1. Dlaczego z 1? Bo 13 minus 12 daje mi 1. Czyli pierwiastek z 1 to 1. Dlaczego? Bo 1 do kwadratu równa się 1. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.